bardzo się cieszę, że ten kontrakt podpisałem. Jestem już w Kielcach od jakiegoś czasu. No ale tak naprawdę to, że podpisałem kontrakt, to jest jakiś tam pierwszy krok. Jeżeli zadebiutuję i będę czuł się częścią tej drużyny, kiedy pomogę chłopakom na boisku. Powiedz, jakim ty jesteś zawodnikiem, bo słyszeliśmy, że możesz grać na paru pozycjach, na obronie, na pomocy, gdzie się najlepiej czujesz. Powiedz coś o sobie. Nie, no mam nadzieję, że więcej będę mógł pokazać niż powiedzieć. Ciężko jest coś o samym sobie powiedzieć. Grałem na kilku pozycjach. Zdarzało się grać na lewej obronie, na lewej pomocy, w środku pomocy. Także no, żadna z pozycji jakby nie jest mi obca. Najlepiej czuję się na lewej stronie i tam myślę, że będę miał największe szanse na to, żeby grać. I z taką myślą tutaj przychodzę. Zastanawiasz się nad tym przeskokiem pomiędzy Ekstraklasą a pierwszą ligą? No bo na przykład tutaj Kamil Sylwestrzak jest takim przykładem piłkarza, który też grał gdzieś tam w niższych ligach, a teraz jest, no powiedzmy, podstawowym piłkarzem, tak? Nie, no szczerze mówiąc, to się nad tym nie zastanawiałem. W treningach jakoś nie widać takiej różnicy może między tym, że to jest Ekstraklasa, a nie pierwsza czy druga liga. No wiadomo, piłkarze są dużo lepsi, ale treningi są podobne mimo wszystko. No, to jest piłka nożna i na tyle jest rozwinięta, że nie da się zrobić czegoś może dużo więcej czegoś innego niż w tych niższych ligach. To wygląda po prostu podobnie, tyle że są lepsi piłkarze i to wszystko jest robione szybciej, lepiej, dokładniej. Może tu jest ta różnica.